BMW F15 X5 aktualizacja. MK z powrotem rozebrana. Zdemontowany ten kolektor regenerowany. Świece żarowe zostały już zamontowane tak, jak powinny być, i tutaj nie powinno być już problemu. Zaadaptujemy i powinno to działać. A co do naszego kolektora regenerowanego? Dlaczego generował błąd? Uszkodzony układ kinetyczny lub uszkodzona tutaj ta dźwignia? Zaraz Wam wszystko pokażę i pokażę Wam, jak wygląda ten regenerowany kolektor. Tutaj do samej regeneracji tych klap nie można się przyczepić. Jest to zrobione dobrze. I tu naprawdę fajnie wstawione tutaj te obramówki, klapy elegancko wstawione i tu jest wszystko w porządku. A dlaczego generował błąd? Słuchajcie, na pewno nie była to wina tego silnika krokowego. Ani tego, ani tego. Ja na samochodzie te silniki podmieniałem w tym kolektorze i to nie było to. Już weźmiemy sobie suwmiarkę i Wam pokażemy na starym kolektorze, jak to wygląda, a jak na tym regenerowanym, bo to tutaj jest błąd. Zobaczcie, to jest stary kolektor, to jest ta dźwignia, tu jest zamontowany ten silnik, trochę dalej, ten silnik krokowy, tak, który to tym wszystkim porusza, te klapy się otwierają i zamykają. I teraz tak, weźmy, żeby było tak samo. Ta dźwignia do samej góry nie dotyka nam do suwmiarki. Aniu, widać? Widać. Widać, nie dotyka suwmiarki. Tu jeszcze przestawimy, żeby było na samym końcu. Nie dotyka suwmiarki. Kolektor regenerowany, słuchajcie. Dźwignia ta tutaj załączająca te klapy idzie bardzo wysoko, podnosi się suwmiarka do góry, czyli tutaj już nam nie gra, ale to raczej nie powinno być jeszcze problemem tego błędu, który jest generowany. Słuchajcie, jest, zobaczcie, wyrobiona ta dźwignia tutaj też, która to wszystko załącza. No niesamowity luz i ten luz plus ten tutaj na ten dźwigni powoduje, że mamy błąd w sterowniku silnika, że jest tam coś po prostu nie w porządku, że dźwignia regulacyjna jest ułamana i układ kinetyczny jest zepsuty. Jeżeli podczas regeneracji ktoś to robi, to powinien to sprawdzić. Tutaj w tym kolektorze nie ma żadnego luzu. Żadnego. Dwa te luzy tutaj, wychylająca się za daleko dźwignia plus luz tutaj na tym cięgle powoduje to, że auto generuje błąd i to nie będzie działało. I teraz co zrobić? Najlepszym rozwiązaniem byłoby przełożyć tutaj tą dźwignię do tego kolektora i sprawdzić jeszcze raz. Wszystko fajnie. W starym jest to zakładane tutaj na zatrzask, można go ściągnąć bezproblemowo, ale tutaj w tym regenerowanym tu jest to wklejone. Ja tego nie mogę ściągnąć. Dobra, dalej. Co do tej regeneracji tego kolektora, już pomijając to, słuchajcie, że to jest tutaj niewymienione i mamy luz i za daleko wychyla nam się dźwignia. Od czego to się stało? Słuchajcie, ten kolektor został wypiaskowany, a aluminium raczej się nie piaskuje. Powinno się chyba szkiełkować. Zobaczcie, jakie dziury. Tutaj tak samo, to są te wszystkie punkty, które widzicie, to są dziury powstałe w wyniku piaskowania. Tutaj tak samo. I co dalej? Zobaczcie, tutaj powinien być taki wysoki rant, którego praktycznie nie ma, po którym chodzi tutaj ta dźwignia i tam jest takie zabezpieczenie. Żeby to zdjąć, to wystarczy odgiąć, pyk i ściągamy. Tak jest tutaj w tym kolektorze. Zobaczcie, jaki wysoki rant mamy tutaj. Patrzcie. Już sekundkę. Zobaczcie. Zderzak ładny, piękny. A tutaj tego rantu nie ma w ogóle, dlatego ta dźwignia została wklejona. W procesie piaskowania to wszystko zostało, kurde, zeszlifowane. Patrzcie. Zobaczcie. Ja to odsyłam, to się nie nadaje do montażu. Zobaczymy, jak to będzie, jak ta firma podejdzie do tego. Ten kolektor nie nadaje się, słuchajcie, do montażu. Nie kupujcie części regenerowanych. To jest masakra, co się dzieje. Nowe części są uszkodzone, trafiają się. I mamy też tam taki przykład na drugim stanowisku. Ale to może innym razem opowiem. A tutaj regeneracja miało być ładnie, pięknie, miało być tanio, ale nie szybko. Jest. I szybko, ale nie jest. Katastrofa. Zobaczcie.
Dobra, słuchajcie, z tych dwóch kolektorów do tej BMW, z tego regenerowanego oraz z tego używanego, który zdemontowaliśmy, z tego auta, który leży tam, nie dało rady zrobić jednego kolektora. Kolektor regenerowany został odesłany do firmy, od której go żeśmy kupili i ta firma zwróciła nam pieniądze za zakup tego kolektora. I to na tyle. Słuchajcie, nie kupujcie części regenerowanych, to się w ogóle nie opłaca, ale jeszcze jest jedna rzecz. Dostępność części. Słuchajcie, obdzwoniliśmy wszystkie serwisy w Polsce, wszystkie firmy, wszystkie sklepy, które handlują tylko częściami do BMW i nigdzie nie kupiliśmy kolektora do tego silnika ssącego. Wszyscy mówili, ogólnie to było tak, że na sklepach internetowych stan na dzień dzisiejszy 10 sztuk. Dzwonisz, w sprawie kolektora, dzień dobry, mówisz numer WIN, podajesz numer kolektora już później. Proszę pana, ale nie mamy, nieosiągalne, ale mówię, macie przecież na stanie 10 sztuk. To są tylko wirtualne, mówi stany. Takiego kolektora na dzień dzisiejszy, mówi, nie ma. Czas oczekiwania 8 miesięcy. Słuchajcie, ręce padają, bo z naprawy, która miała trwać 3-4 dni, robi nam się już prawie miesiąc. Auto cały czas stoi tutaj. A widoki są na 8 miesięcy. I to auto już raz stało 8 miesięcy, bo na gwarancji czekało, klient nam mówił, że czekało na sterownik silnika. 8 miesięcy. Teraz tak, obdzwoniliśmy Polskę, klient obdzwonił Anglię. Kolektor nigdzie nieosiągalny. Już mieliśmy kupić używany, ale zadzwoniłem do mojego przyjaciela Miśka, którego serdecznie pozdrawiam, do Niemczech, do Hanoweru. I poprosiłem go, żeby poszedł do niemieckiego serwisu i zapytał się, czy taka część jest w ogóle dostępna. I słuchajcie, wychodzi na to, że tylko dla nas nie ma części. W niemieckim serwisie, był to piątek, podany numer WIN, pan powiedział, że bezproblemowo kolektor będzie na poniedziałek. Dodam jeszcze, że w polskim serwisie żeśmy zamówili taki kolektor i przyszedł, ale był nie taki. Przyszedł plastikowy, a my potrzebujemy aluminiowy. Sprzedawca twierdził, że pomylił się podczas wpisywania winu. Nieważne. Słuchajcie, w piątek zamówione, w poniedziałek był już do odbioru. Koszt takiego nowego kolektora w Niemczech 1200 euro. Kolega Misiek mi go dostarczył od razu z serwisu, wyruszył do Polski. Kolektor miałem wczoraj i leży tutaj. Jednak są. I oni nie byli w stanie odpowiedzieć, dlaczego w Polsce te kolektory są nieosiągalne. Nówka sztuka, 1200 euro. Oczywiście koszty dostawy rozliczane indywidualnie z kolegą. Już się jakoś tam dogadamy. Ale jest. I przystępujemy do montażu. Nie rozumiem tylko, dlaczego polski serwis nie ma wglądu na stany magazynowe w Niemczech i oni twierdzą, że tych kolektorów nigdzie nie ma. I że czas oczekiwania jest 8 miesięcy. Słuchajcie, nówka sztuka, nowe uszczelki, nowy ten silnik krokowy, calutki w oryginale. Przystępujemy do montażu. I będzie auto działać. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich.